18 spotkań w Ekstralidze albo 16, który zrobił 39 punktów plus 10 bonusów w Ekstralidze. Bo rzeczywiście rozmowy o wypożyczeniu Łukasza Cyrana z Gorzowem trwały, można powiedzieć, około 2 tygodni. I rzeczywiście w piątek w zeszłym tygodniu zostały dokumenty wysłane, prośba o wypożyczenie do Gorzowa, po oczywiście ówcześniejszym ustaleniu wszystkich faktów. W sobotę wieczorem przyszło pismo z Gorzowa zezwalające na wypożyczenie Łukasza Cyrana do Grudziądza. Później wypisaliśmy umowę kontraktową do Łukasza Cyrana i dzisiaj rzeczywiście ta umowa przyszła podpisana. Teraz te wszystkie dokumenty są parafowane, pakowane, wysyłane do Warszawy, część dokumentów i część dokumentów do Gorzowa. Jaki jest to rodzaj kontraktu, kiedy Łukasz przyjedzie do Grudziądza, czy będzie trenował razem z drużyną tutaj w Grudziądzu? Jest to kontrakt amatorski. Oczywiście Łukasz przyjedzie do Grudziądza. Już dzisiaj będzie się z nim kontaktował Robert Kiempiński, nasz trener. Ma przyjechać na obóz, który będziemy organizować tutaj na miejscu dla młodzieży. Później ma z nim ustalić wszelkiego typu szczegóły odnośnie sprowadzenia się jego do Grudziądza. Liczę, że będzie to gdzieś na początku marca. Łukasz podpisał kontrakt amatorski, gdzie sprzęt będzie mu podstawiał do jazdy klub. I tutaj też chciałbym podziękować zarządowi Gorzowa, który wyposażył Łukasza w ten najważniejszy sprzęt dla niego, czyli kewlar, kask, buty. W tym nam dopomógł. Można powiedzieć, że go ubrał do zawodów, a my mu przygotowujemy sprzęt. Prezes Stali Gorzów powiedział, że zawodnik zatrzymał się w rozwoju. Czy prezes GTŻ-tu sądzi inaczej? No, nie, to są słowa prezesa Stali Gorzów, ma prawo tak się wypowiadać. My żywimy duże nadzieje, że po prostu ten zawodnik się odbuduje. Zresztą wszyscy mówią, że niektórzy zawodnicy, którzy przyszli do Grudziądza, zatrzymali się bądź cofnęli, ale to nie jest tak. No, na pewno nie zapomniał jeździć. Jest to młody chłopak, który startował, z tego co sobie przypominam, chyba 18 spotkań w Ekstralidze albo 16, który zrobił 39 punktów plus 10 bonusów w Ekstralidze. Także na pewno nie zapomniał jeździć. Jeździł na pewno z najlepszymi zawodnikami w polskiej Ekstralidze, czyli najlepszymi na świecie. W związku z tym liczymy, że jeżeli ten sprzęt będzie miał postawiony przez nas, jego umiejętności, to będzie zawodnikiem, który będzie w czołówce młodzieżowców pierwszej ligi.